Serwus Wiara, witajcie strefianie, lubię was tak nazywać. Dziewiąty odcinek. Zanim przejdziemy do rozmowy, to chciałbym tylko powiedzieć, że też widziałem i nie da się tego odzobaczyć. To jest, ja myślałem, że to jest fake. Byłem zawsze fanem, znaczy zawsze, od tygodnia jestem fanem akcji Hot 16 Challenge i ona wczoraj doszła do ściany, uderzyła o nią i mam wrażenie, że się rozbiła. Miałem już nagrany nawet wstęp do tej strefy dzisiejszej i wychodzę sobie z pralni i nagle widzę, co się wydarzyło i pomyślałem, to jest koniec tej akcji. No i nagle dostaję nominację od Rafała Paczesia i trochę nie wiem, co z tym zrobić, bo co mogę dorzucić do ognia jeszcze? Co mogę tutaj zrobić, żeby to jakoś przeskoczyć? Po pierwsze, swoją szesnastkę już nagrałem wcześniej tutaj do strefy w zeszłym tygodniu, taką dla jaj. I tutaj w ogóle bardzo dziękuję Młodemu Pontiemu za reakcję. Jay-Z olał, Lechroch Pawlak olał, Szumowski i Leja są zbyt zajęci swoją nienawiścią. Młody Ponti, zrobiłeś robotę, nagramy w coś, wierzę. Tak się chyba mówi. No i co? I wczoraj faktycznie już jak Korwin pojechał, to już miałem takie OS. I teraz właśnie Judy i koniec. I muszę się zastanowić, co z tym zrobić. No bo śmiesznie nie zrobię. Większego psychorapu też nie zrobię, więc kto do tego tam dopuścił? Jak to się stało? Gdzie są ci wszyscy doradcy tak naprawdę? Czy on tam sobie sam siedzi w tym domu, żona zajęta czymś, nie wiemy czym, bo nigdy nie bierze udziału w jakiejś debacie publicznej i on nagle mówi, chyba też w to wejdę, Ostry potrafi, Soku potrafi, już nagrywają wszyscy, Norbi w to wszedł, więc ja tak samo. Może grali w Scrabble i nagle on stwierdził, dobra, przeczytam po prostu to, co jest tu napisane na planszy. Barack Obama też był politykiem i też miał za skórą, jak każdy polityk. Nie? To jest taka praca, że raczej nie będziesz szczery i nie będziesz robił samych dobrych rzeczy. Ale on przynajmniej potrafił żartować. On miał świetne wyczucie żartu, on miał dobre podejście, podanie. Był naprawdę wyluzowany. Był, jak chciał być cool, to był cool. U nas to takie działa. Trzeba to umieć robić po prostu, no. Poza tym, jak możesz wziąć udział w akcji, która jest właściwie trochę przeciwko tobie? Nominacja Zeusa to nie była taka, o panie prezydencie, pan jest zajebisty, lecimy. To była nominacja do jakiegoś wytłumaczenia się chyba. No i się nie wytłumaczył. Albo gdzieś tam między wierszami jest jakiś sens, może, nie wiem. Uważałem, że raperzy trochę przesadzają z tym swoim podejściem. O nie, nie, tylko prawdziwy hip-hop, po co się wpieprzają nie raperzy, łaki. I teraz kumam. Nie wiem, ile Andrzej musiałby wpłacić, żeby to nabrało sensu, to musiałby wpłacić, myślę, z 2 miliardy. Ale skąd takie pieniądze przecież? Miałem taką ambicję, że będę śledził każdą szesnastkę, że będę, jak to źle brzmi, że będę sobie oglądał wszystko. No nie dało się, oczywiście się nie dało, za dużo tego wjechało. I z tego, co widziałem, to chciałem wam po prostu polecić kilka zajebistych. Pierwsza, Focus. To, co zrobił, to jest... To im więcej razy oglądam, tym bardziej mi się podoba, więc bardzo, bardzo polecam. Tetris, Bish, Łona, Zeus, Eldo ze swoim fajnym apelem. Koza przez jedno O, też zajebisty. A spoza raperów Tata Maty, Katarzyna Nosowska, no i pan Marian Lichtman. Pan Marian Lichtman i jego szesnastka, to jest trochę inny pułap, to nawet nie porównuję, nie stawiam obok Taty Maty czy Katarzyny Nosowskiej, po prostu to jest zupełnie inny świat, warto sobie sprawdzić. Jest też przeróbka, jak pan Marian rapuje od tyłu, no warto, bardzo warto to zobaczyć. Dobra, koniec tego tematu, przechodzimy wreszcie do naszej dzisiejszej rozmowy. Moim i waszym gościem będzie pan Bartosz Zalewski, postać wybitna, zasłużony działacz kultury we Wrocławiu, w Warszawie. Też jest złośliwy i nieprzewidywalny jak rok 2020, idealny na te czasy. Autor podcastu Nieporozumienie, współautor podcastu Banter Banter. Linki do tych materiałów znajdziecie w opisie na YouTubie tutaj na dole. I tyle chyba, no. Niech wam się dobrze słucha i pamiętajcie, walczcie z ostrym cieniem mgły. Yo. Przed wami znowu Bartek Zalewski, Bartosz Zalewski. Bartek, Bartosz, wolisz Bartosz? Pan nie. Zalewski. Jezu. Nie, ale to jest ciekawe, jak my je słyszymy, to one słyszą nas, ale to znaczy też my słyszymy... Szczajcie głośniej. Lepiej tak pośle. Masz taki fetysz szczania?
Czy ja mam fetysz szczania? Nie, ty nie masz fetyszy, nie? Raczej to jesteś taki, kurwa, misjonarski przez 10 lat. Pierwszy raz mnie gościu tak zaatakował od razu, ale to cieszę się, wiedziałem. Wiecie, czego się najbardziej dzisiaj bałem? Tej rozmowy, to nie? To... Ja. Ja się śmierci boję, ale każdy ma, kurwa, swoje. Dla mnie ta demony. Rozmowa to jest coś takiego. Jakbym... A ty, bo ty masz wytytułowaną, to jest ten szkieletor, nie? Szkieletor z bardzo konkretnego fragmentu. Ktoś kojarzy Himon and Masters of the Universe? No kurde, a na potęgę podobnego, nie, na potęgę posępnego czerepu. Na posępne tetęgę. No zajmij się, to zagnuj, dobra, ja idę, słuchaj. Dobrze, bo... Nie, ale kwestia jest, że... Nie, bo jeszcze mamy niewpisaną kwotę na umowę. No właśnie, tak. Dlatego idę wpisać, kurwa, się zdziwisz. Zero, jak się pisze zero? Przez kres, z kreską. Nie, ale jest... Dobra, był no. He-Man and the Masters of Universe. Kreskówka zrobiona tylko dlatego, że Mattel, który chciał... Który produkuje zabawki dla dzieci, nie miał... Chciał zrobić zabawki z serii Conana. Ale nie dostali praw od konkretnie tutaj producentów filmu. No i zostało im od chuja po prostu... Plastiku. Plastiku. I forem. Dokładnie muskularnych forem. Ziomków, kurwa. Różnie poubieranych w skóry. No to Mattel stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić i zagadali z bardzo interesującą ekipą, która się zajmowała animacjami, żeby zrobili też film animowany na podstawie zabawek, dokładnie. No i to wyszło jak wyszło. Trzeba tutaj też nadmienić z kronikarskiego obowiązku, że studio animacyjne było z Los Angeles, przepraszam, dokładnie chyba z San Francisco, w latach 90. To jest bardzo ważne. To. No tak, bo tam większość to byli panowie o raczej preferencjach męskich, jeśli chodzi o kogo chcą oglądać na Golaska. I dlatego zrobili typa, który biega tylko w przepasce. Nie na tylko mega to, tam była postać, która się nazywała Fisto. No to kurwa. Co to może... Czy to był ten, a jak się nazywał? Ten, nie, się... on miał wielką pięść, bez kitu. Aha, a ten taki duszek, co latał? O, sznorko. Nie, nie pamiętam, jak się nazywał. Szlorbo. Ormo się nazywał. Orko, Orko. Faktycznie. O Jezu, on z takim odlatał, nie? No właśnie. Tak. Czy to był odbyt coś narysowany? No stary, no. Ale czemu w ogóle takie brzydkie tematy poruszasz? Więc... Nie, ale kwestia jest tylko, kończąc, bo potem stwierdzili, że to jest za mało, żeby samych mieć nastoletnich chłopców, którzy chcą patrzeć na umieszczonych mężczyzn, więc rozszerzyli też i stworzyli kreskówkę, która nazywała się She-Ra. She-Ra była kuzynką. Nie, kuzynką He-Mana dokładniej. Też miała mięśnie? Nie, była samym szkieletem. Więc. Tak, miała mięśnie. Tam nawet szkieletor miał mięśnie. Tak, to jest w ogóle pojebane. To jest, no a to, jak oni mieli. I właśnie cała historia jest o szkieletorze, ponieważ w odcinku, w którym był tak zwany crossover, czyli postaci z She-Ry oraz postaci z He-Mana miały tam wspólne swoje rzeczy. I przeciwnikiem w She-Rze był bodajże gentleman, który się nazywał Ivilak. I on. W trakcie rozmowy ze szkieletorem jest przepiękna wymiana, bo w ogóle szkieletor to jest taki kaczor Donald, tylko przypakowany. Nie? Jest wiecznie wkurwiony, beszcza swoich ziomków. Szkieletor zawsze, you king covenant fools, tak on mniej więcej mówi. Nie? You goddamn fools, you motherfucker, you. Nie, tak nie mówi, ale... Jakby był z Bronxu w ogóle. W kapturze. Czarny szkielet. Niepotrzebne to było. Kwestia, że... Zwłaszcza, że był niebieski. Taki. Tak, dokładnie. Każdy szkielet jest okrwawiony przecież. Więc... Jaki jest dobrze, że jesteśmy na tym wykładzie z filmów He-Man, którego kurwa nikt tu nie oglądał. Właśnie. Nie, może seria... No, Jezu, dobra. Daleko do Wełtawy, czy wyjebiemy tam zaraz. Motławy, kurwa. Chuj z tobą. Do Wełtawy? To Wełtawy możesz mnie nieść, dokładnie. To kawałek. A to one nie są połączone? Tam gdzieś pod... Przy końcu, przy Łtawy, wiesz? Gdzieś przy wyspie Uznam. Na Wolinie tam są dwie rzeki. Wełtawa, Mełtawa, czy jak się u was to nazywa? Motława. I Gołtawa też. Kończąc tą długą historię. Gentleman zły z serialu She-Ra
dopytuje się złego dżentelmena z serialu He-Man, którego już ustaliśmy, że mówi w ten sposób. Jak rejent mieszany ze stramikiem. Wow, czyli jednocześnie trochę mefedronu i trochę cokolwiek jest odwrotnością mefedron. Więc ten dżentelmen mówi, I'm only here for a traitor I've told you about. Co oznacza, jestem tylko po zdrajce, o którym ci mówiłem. I Szkieleter na to, the traitor, who is he? Zdrajca. Kim on jest? Na co on, Iwiliak odpowiada. It isn't a he, it's a she. A baby I took from Xandar. Princess Adora. To nie jest on, to ona. Cały czas gadamy o tatuażu, jakby pamiętajcie. Kurwa. Nie pytam o resztę, kurwa. No, no, uwaga. To nie jest on, to ona. Dziecko, które zabrałem z Xandaru. Księżniczka Adora. Na co... Na co Szkieleter wstaje i mówi what? I to, jest, i to sobie wytatuowałem właśnie tutaj. What? Dokładnie. No. What? O tym wszystkim what? Była ta historia. Nie, ale to jest najlepszy sposób. No na przykład, wiesz, jak wróci... Moja dziewczyna czasem wraca tam z roboty, bo czasem ją puszczą. I ona wchodzi i wie, ma swoje problemy, jak każdy człowiek. Tak jak każdy człowiek ma mięśnie i szkielet. I ona mówi, na przykład siedzi i tak właśnie mówi, też się trochę tam lubi pożalić. I tam mówi, o, ciężko w pracy, wyobraź sobie, że nie dali awansu, tam zlikwidowali jakieś tych dwóch ziomków. W ogóle ona tak mówi, że tam zlikwidowali ziomków i tak dalej. Ona mówi, czy ona pracuje? A nie, ona... nie mogę powiedzieć, ale ona mówi... Nie, ona mówi, te tępe sraki z sądu rejonowego na przykład, więc to jest taka praca. Czyli jest w grupie przestępczej po prostu. Skradła moje serce. Więc... I przerzuciła do Niemiec na części rozebrać. Więc ona mówi, no i to jest tragedia, nie, wiesz... To każdy dzień jest to samo. Ile razy już mówię, żeby asystentkę jakąś, żeby asystenta ogarnęli. Ja już nie mogę. Jednocześnie jeszcze muszę dokończyć to szkolenie. I wiesz, że nie mam czasu już w ogóle i tak dalej. I, tam, i teraz trzeba, i jak już kończy, nie? I tak wiesz, czeka na reakcję, to moja metoda jest odczekać i tak. Raz, trzy. Ha! Ja cementuję związek. Ona płacze ze śmiechu. Mam tutaj taki, nie wiem, zwyczaj, ale tak się wyrobiło, że, zrobiło, że jak rozmawiam z kimś, to podpytuję naszych kolegów wspólnych o różne hasła, które się z nim kojarzą. No ale to musiał być problem. No i stary, powiem ci, że... Bo nie mamy kolegów wspólnych. Chodzi, no, nieważne, za pieniądze zrobią wszystko, okay. Więc spokojnie. To jest, i to z twojej garzy idzie. Mm-hmm. Więc, ale faktycznie było ciężko znaleźć. Ale chodzi o to, że... no bo wniosek z tego, że ona ma ciężko z tobą, bo nawet na twoi bliscy ludzie mieli, o kurwa, no nie wiem, muszę pomyśleć. Się bałem tej rozmowy. Ty co, ty jesteś taki dość impulsywny, co? No nasze... Nie sądzę, że ja wiem. No, to czasem konfrontacje przeprowadzam z ludźmi, jakoś trzeba wyjaśnić. W sensie, no bo czego ja się bałem? Ja się bałem najbardziej tego, no, kurwa, to się dokładnie spełnia, czego ja się bałem, że... A, że rzączka. Że ciężko. Nie, no bo, Jezu stary, bo... Za późno, nawet nie wiesz, co tam było na tej herbacie. Nigdy nie dotrze się do Bartosza Zalewskiego, kurwa, głębiej niż on chce. To trzeba przez menedżera iść, niestety. Nie masz menedżera. No i to jest właśnie mój sekret. Dobra, to bez sensu. Nie, ale nie, kwestia, że jeżeli... Dobra, jeśli chcesz kawałek szczerości, ja nie taki jestem... tupi niuniuńki po prostu. No to słuchaj, no... Właśnie nie wiem, powinienem coś przygotować zawczasu. Nie, jestem dość skrytym człowiekiem, raczej nie... Ja lubię grę, nie? I raczej uważam, że... Moim ulubionym elementem zawsze w stand-upie jest, pamiętam, niedawno byłem na występie naszego, no, nazwijmy go znajomym... takiego, skojarzycie go, on dość taki otyły jest. I... jego, kochają, jego noszą, kurwa, na rękach niemalże. Co prawda w 15, ale... No, otyły. No, nie, ale byłem na występie Łukasza i bardzo mi się podobał w ogóle, był świetny, ale też...
interesujące było to między innymi, że tam wiedziałem już, że kurwa, solowy występ w Palladium to nie jest dla mnie, bo zauważyłem tam ludzi z jakiejś firmy inwestycyjnej, którzy przyszli, kurwa, rozchełstane krawaty. Tutaj, tylko powiem, że Palladium Centrum Warszawy na 700 osób, taki tak, teatr. Tak, i dość duży modny. Klub, dość modny, tak, bardzo. Kurwa. No taki modny w sensie, że tam się dużo imprez wydarza w centrum. Fakt, zgadza się. To jest dość dobre miejsce do występowania, ale no nie porównanie oczywiście z... tutaj dla naszego kolegę, który gra w Counter-Strike'a. Szefie, podoba mi się, że grałem tutaj, występowałem cały czas i chciałem po prostu podejść i skonsultować, jak, czy idzie dobrze, czy jest dobry zapis tam do wozu. Mniejsze rzeczy, świetny występ w ogóle, tylko właśnie tych napitych ludzi z tych korporacji, którzy tam przychodzą i wiesz, jeszcze mają krew tych dzieci z Rwandy. I, znacie ten zespół, Banda i Rwanda. Tragedia. Jak już byłem w Rwandzie w trakcie tych, wiesz, tych strasznych czystek etnicznych tam. Byłeś wtedy w Rwandzie? Tak, no. Byłem w ogóle, i to jest najciekawsze, bo była ta akcja ekstrakcji pewnej grupy młodych misjonarzy, nie? I powiem wam, młodzież się nie zmienia przez wieki, nie? Bo chodziliśmy tam i tam widzieliśmy, i cała grupa tej młodzieży, widzieliśmy te wszystkie straszne rzeczy, ludzi pomordowanych, po prostu porozrymowywanych maczetami, kurwa, tragedia. I wiesz, co oni mieli do powiedzenia? Tylko masakra. Nie wierzę, chyba, że nie było. Ale byłem na występie Lotka. I tam ma bardzo fajny Czarek Sikora przed nim występuje. Oni cały czas są w tej Rwandzie, stary. Widzą te trupy. Wow, to spierdalajcie, tam się nie poprawiło od tego czasu. To jest, no i trochę, to było, nie ma mordów, ale... Ta cisza i to w ogóle... Ja też miałem takie, czekaj, kurwa, widzę cię w tym busie. A tak, dobra, powinienem dłużej poczekać w sumie, żeby... aż ten żart wróci falą szlamu do mnie, przyznam. Jest... Ale dobrze. Byłem na występie i powiem ci, że Czarek Sikora, który przed nim występował, świetny komik. Bardzo fajne historie opowiadał, tylko kończy on, wymienię go z imienia i nazwiska, bo to względnie powinienem, żeby nie będę tego ukrywał, ale bardzo fajny występ. Kończy tylko i wychodząc, ostatnio robi taki prefiks, mówi, a teraz historia 100% prawdy. Ja zacząłem się tak strasznie śmiać, bo ja już kurwa wiem, że to jest kłamstwo w chuj. Na chuj on mówi, że to jest 100% prawdy. I co kurwa nam film wyświetli z kilkunastu dronów. Że to nie ma sensu. Ja po prostu bardzo lubię... prawda jest dla mnie takim bardzo obcym konceptem. Naprawdę. Ja... Ale to też mówiłeś w swoim materiale. Tak. Czyli to jest prawda, że prawda raczej jest tak, dla ciebie. Tak, w tym kłamstwie nie skłamałem. Więc chodzi tylko o to, że ja nie wierzę, że jest 100% bujdy. Nigdy nie uwierzę w 100% kłamstwo, więc poza tym łatwo wierzyć w prawdę, bo ona się zdarzyła. Ja nie lubię, jeśli coś robię, to nie lubię płacić tantiem rzeczywistości. Wiesz, co chodzi? Wolę kurwa sam to wymyśleć. I co potem? Scenariusz, życie. Pierdolę to. Jest, wolę sam sobie coś opowiedzieć. Więc jeśli otworzę japę, to pewnie skłamię. No dobrze, a jeżeli chodzi o komików, których lubisz, dzisiaj słuchałem właśnie, jak tu jechałem, twojego podcastu, bo Bartosz prowadzi. Wow, ale to jest podcasty. Sprytne podejście, żeby co? O tobie pogadać trochę, nie, co? Nie, słuchajcie, to było... Słuchałem twojego podcastu i rozmowy z legendarnym Afrojackiem, więc... A, Afrojack. Afrojack, co? Nie będę cię atakował. Już chyba się zestresowałem. Mhm. Więc i tam... I tam mówiłeś, że nie oglądasz stand-upu, tak samo jak on nie chodzi na koncerty hip-hopowe i tak dalej. I teraz zastanawiam się... Nie ogląda stand-upu, nie. Tak, i teraz czy ogląda... No widzicie? Dlatego się bałem, mówię, chuj, nic nie powiem. Ale dobra, ale czy... Tam jest skrzynka, mamy jeszcze jakąś skrzynkę? Mamy jeszcze 7 minut tej rozmowy, a potem to już może coś prawdziwego. Ile jest miejsca na dysku, DJ? Jesteśmy w chmurze, także to jest... Mamy cały Windows dla siebie. Cały Windows. Dokładnie. Ale chodzi mi o to, tak. Jeżeli, nie wiem, oglądałeś kiedyś? Lubiłeś oglądać stand-up, jarałeś się stand-upem? Tak, ja byłem komików, który... gigantyczny fan stand-upu. Jezu, ja pierwszy stand-up, jaki obejrzałem, byłem bardzo młody. Obejrzałem przed Eddie Murphym jeszcze, Canal Plus gdzieś około roku 99, czekaj,
no nie będę już tak dokładnie liczył, odkablował, nie, jak to się mówi? Odkodował, tak. Słusznie, tu tak jak nam PiS mówi, odkodujmy Polskę. Więc... I im się udało. No kurwa, z przytupem. No to o tym zaraz wam opowiem. Ziobro confident. Nie, ale kwestia... Ziobro? Tak, jest taki typ. Będziesz niegrzeczny, co przyjdzie cię, kurwa, dopytać. Ale kwestia jest, że oni odkodowali oczywiście przyjaciół, to chyba wszyscy pamiętają, że były przez pewien czas odkodowane. Również 13 posterunek był na paśmie odkodowanym, ale pamiętam, że... albo to nie było, no nieważne. Wiem, że na Kanale Plus oglądałem Three Kings of Comedy. To był special stand-upowy, w którym Cedric the Entertainer, Bernie Mac i chyba Martin Lawrence, czyli trzech czarnoskórych komików lat 90. dość potężnych w Apollo Theater, czyli rzecz się dzieje na Harlemie. I to jest ich jakby występ taki showcase'owy, gdzie oni wszyscy prezentują tak 20 minut przycięte do godzinnego formatu. Tematy, które oni poruszali i to, jak to było... Ja już wtedy znałem angielski na szczęście, bo mnie zgwałcił pastor. Ale kwestia... To się przenosi to. Bo mnie ruchał w język. Więc nie, ale... To nie było potrzebne, ale nie słyszałem nawet głupich śmiechów przez chwilę i się poczułem niepewnie. Więc... Nie, i po prostu jak to obejrzałem i zaśmiewaliśmy się całą rodziną srogo z tego, co oni opowiadali, a opowiadali przerażające rzeczy i pamiętam, moja matka płacząc ze śmiechu mówi, ty chyba nie powinieneś tego słuchać. I mnie to w dzisiaj tak trzyma. I to była pierwsza rzecz, jaką widziałem, potem oglądałem stand-up pasjami praktycznie do mniej więcej wyjścia bałaganu na strychu Lotka, bo to rozjebało grę. Po tym nic lepszego nie będzie. Ale do, a z takich ludzi, którzy... A to nie wyszło, czy mów? Tak. A jest ktoś, kogo byś polecił, albo kogo jeszcze oglądasz, albo czy to już... Ale z polskich, zagranicznych? Zagranicznych. Właśnie jasne, nie, z nazwisk, wiecie, które co? Byśmy mogli sobie tutaj ewentualnie zapisać i potem sobie sprawdzić, no. Dobrze. Jest, na pewno. Nie, bo to, ta forma się rozwinęła, nie? Bo to jest tylko forma, tam ludzie gadają. Myślę, że John Mulaney ten ostatni był super. Billa Bera to ostatni się podobał? No. Wiecie, Comeback Kid? Super. Poprzedni chyba. No dobrze. Bill Burr, super. Fajnie, że się nie zgadzamy tak ciekawie. Więc... No bo ja już tak średnio pamiętam, tylko mam takie, że wiem, że ten pierwszy w tym, muszka, nie, garnitur, taki tekst, to był tak, może świeży dla mnie. Nie, to jest rzecz, która mnie jest nie do powtórzenia na warunkach polskich, bo wymaga infrastruktury, która nie istnieje w Polsce. Nie ma takiego, kurwa... ani jednego teatru, który by był kojarzony nawet z tym, że tam wychodzi jedna osoba i opowiada przez 2 godziny zabawnie. Może teraz, jak Rafał rusza, zobaczymy. Nie, bo teraz był roast Łodzi chyba, nie? Tak, ale... Atlas Arenie chyba. No, dobre miejsce na to. Ale wy... I przez pierwszą część tam, przez jakąś część nie był nie kłopot z dźwiękiem. Właśnie mówię, nie? Zrobili roast i był, kurwa, kłopot z dźwiękiem. Ale dlatego, że miasto podobno wzięło najtańszą firmę, która wygrała przetarg. No więc... tak działa prawo zamówień publicznych. No ja rozumiem. O tym, kurwa, porozmawiać. No i mówi... to se przysuńcie krzesełka, ja pierdolę. Dlatego ci tu ściągnąłem właśnie. Kto ostatnio składał wadium? Ty. Po prostu ty. Nie, akurat moja matka się zajmuje prawem zamówień publicznych. Dokładniej... Masz tu tatuaż gdzieś z tym, bym się opowiedział. Tutaj wzdłuż kutasa mam wypisane zawód matki, żeby się tylko poważne kandydatki zgłaszały. Więc... Do przetargu, tak. Mój kutas jest tak cenny, że wymaga zamówienia powyżej 80 000 euro. Co to jest niesamowite, bo to jest żart dosłownie na ustawy o zamówieniach publicznych, która działa. Nie, ale mam jeszcze jeden, mogę powiedzieć o jednym jeszcze tatuażu, który tutaj mam. Jest napisane, co ma co, bo nie wiem, czy ktoś kojarzy w ogóle ten cytat. Tu już 2 ziomków po siebie spojrzało. W ogóle wy jesteście tak najarani, że wyglądacie, jak między nimi było lustro po prostu. I oni, popatrz, kurwa, robią wszystko w tym samym momencie. Zróbmy im taką paranoję. Kurwa, jesteście tym samym ziomkiem, rozumiecie? Ale dobrze, są zbobieni. To jest fajne. Jak się fajnie kichrają przy tym teraz. Nie, na pewno są zadowoleni, że to jest o nich teraz.
na paranoję to najlepiej działa, nie? O kurwa, 60 osób patrzy na moje spizgane oczy. W końcu. Mój koszmar, jak miałem 17 lat, się spełnił. Ale nie, co ma co, to jest cytat z takiego nagrania z roku 2004, który się nazywa Ziomy z Zielonej Góry. I to jest... To jest nagranie na koncercie z hip-hopowym w Zielonej Górze i tam pewien dziennikarz podszedł do czterech takich zawodników ja w ogóle nie jestem jakimś wielkim fanem hip-hopu, od razu mówię. Ja kiedyś tam rapowałem, jakieś różne rzeczy robiłem, ale bez znajomości hip-hopu po prostu. Tyle co Meza, wiecie, te podstawowe. Donia, Libera, takie wiecie, klasyki, nie? Funky Filon. Kasa. Kasa, tak. No wiesz, klasyki. No i Norbi, wiadomo. No to Norbi, legenda. Cool, Big Norbi, rest in peace. Pewnie jak był taki mural w Olsztynie, tak jak jest Bigiego, kurwa, to Norbiego. Norbi, Bigi, to on, sama sprawa. I on przychodzi, ma tam właśnie rest in peace i siedzi, kurwa, przecież ja żyję. Kurwa, no właśnie. Dla legendy hip-hopu lepiej, żeby już nie żył. Kurwa, był tak. Dla jego legendy właśnie. Poszczeli i rzucili go Wiktorem w łeb. Tą nagrodą. Kwestia... Nie, że... Albo ja... takim dzieckiem, to nie ważne. Dziecko Wiktor. Ale faktem, kwestia jest, że... Faktycznie nie pasuje dziecko. Nie, bo ty Wiktor. Też nie jesteś jakimś fanem hip-hopu, ty z tym Biszem tam coś tam działałeś, tam chyba słynna trasa koncertowa, wilczy humor. Cztery występy. No, cztery występy. Się okazało, że ciężko zmieszać jakby w naszej publiczności, bo ci, którzy przychodzili na stand-up, mówili po chuj ci muzycy, ci, którzy przychodzili na Bisza, mówili po co tych dwóch pajaców, no i tak ciężko było. No. Bo mało było tych, którzy chcieli iść to i to obejrzeć, no nie? Kurwa. No, może to chodzi o jakość wykonawcy. No, dokładnie. Ale... Ja wiem, że ty i Norbi byście rozjebali, no nie? Ja mam numer do niego do dzisiaj. Nie, ale... Ale wy byliście przecież na roaście, razem byliście. Jasne, ja go przygotowywałem. Czyli to był roast? Jego. Nie, zaczął się nie jak no tak, jego. Ale nie jako jego. Ale nie, to... Michała Wiśniewskiego. Wspaniały człowiek. Do dzisiaj... Jezu, ty weź dwa zdania opowiedz o Norbim w ogóle i o Michale. No przecież człowieku... Nie wiem, ja ich nie poznałem. No tyle, co tam pisałem z nimi chwilę. Tak samo, wiesz, no też takich ludzi poznałeś tam, cześć i tak dalej, nie? Żonę, no tak. Dzieci. Ale gdzieś tam można po takich paru zdaniach, na przykład jak poznałem Tytusa, czy tam Titusa z Drinkers, no, to idol, no. Zajebisty koleś w ogóle, wyluzowany tak. Właśnie, z fajnym dystansem, jak robiliśmy też roast tam Diabolowo Udarczyka i dało się go tam poznać i pisaliśmy dla niego i on sobie tam jakieś teksty przyswajał i gadaliśmy o nich i tak dalej. I miał totalny luz ze wszystkim właśnie. Zajebiste było, że nie miał chyba właściwie żadnej bariery, żadnej takiej granicy, o czym nie gadamy, czy coś, gdzie generalnie te gwiazdy czy celebryci mają taki... Tak. Tak, ja mogę jedną rzecz opowiedzieć dość zabawną. No kurwa, na maksa. Był taki dżentelmen, się nazywał pan Michał Szpak, nie? I to jakby tam jestem z rozmowy z nim, że on też był, roast właśnie w TVN-ie jego i ja tam miałem coś tam pisać razem z nimi. I mieliśmy spotkanie, on jest taki trochę odstrzelony, w ogóle nie bardzo wie, o co chodzi, ale... Nie? Ostrzelony jak Kennedy. Nie, ale... Nie, ale on tak jakoś nie kumał za bardzo tej idei i ten wyraźnie menedżer, kurwa, mu cisnął stary, ale to nie... I nawet pan Wojewódzki był tak jakby bardziej już tak... Michał siedzi tam w ogóle w całym takim składzie, rejent tam siedzi też i ten Michał, nie, ja mam świetne poczucie humoru, ja się cudownie bawię, tam jest fajnie, nie? I ten Kuba mu, nie, bo to jest tak, że tutaj naprawdę poruszą różne tematy, to musisz się zastanowić, nie? On, nie, wszystko jest spoko, nie? Ja w tym momencie tak siedzę, tak kurwa i tak, ty, no to dobra, przykład, nie? Tobie zmarła matka 3 miesiące temu. I on tak mówi, no. Ja mówię, no. I on, a będziecie się z niej śmiać? Ja mówię, tak, no 100% będziemy się z twojej zmarłej matki śmiać, kurwa, o co ci chodzi, nie? I on, nie, a, to nie, jednak nie do końca. Ja mu się w ogóle nie przeszło przez głowę, że może ktoś się śmiać. Z jego zmarłej matki, po czym ja mówię, to jest pierwsza rzecz, z której się śmieję. Bo to go boli. Ale ludzie sobie w ogóle nie zdają sprawy. Kiedyś grałem w firmówkach gdzieś i przyjeżdżam i facet mówi, tak będzie na ostro. Już wtedy tam coś robiłem właśnie takiego co stand-upowego. Ja mówię, no tak ostrzej, no. Dobra, niech pan tu ostro jedzie. Ostatnio byli paranormalni, mówili kurwa i naprawdę. Ja mówię, no dobra, nie? No to super, no to w takim razie... To ja tam mam taki monolog o tym, jak to tam jest robienie loda, potem jest... I on... Słucham? I nagle słucham, o czym będzie pan mówił? I jakby nie mówi, to wie pan co, to może to nie, to może to nie, raczej... Nie. A mam pan jakieś skecze? I tak fajnie, że to co ostre, to tego... Kurwa.
Mam. Nie, ale, ale na Maxa właśnie ludzie chyba sobie nie zdają w ogóle sprawy z tego, że... Nie, no, tam było dziwnie. To tylko skończę o tych tatuażach. O to było właśnie, co ma co. A, nie, bo ja nie jestem wielkim fanem hip-hopu. Ja na przykład lubię tam... O polskim hip-hopie mój kolega kiedyś powiedział, że lepiej się rozmawia, niż się go słucha. Bo taka jest prawda. Ciekawsze są tam elementy socjologiczne, wiesz, jakieś takie kulturoznawcze, niż sama muzyka często. Na przykład Popek to nie jest dobra muzyka, ale to jest bardzo interesująca postać, prawda? No to jest, kurwa, koleś, który wali tony kokainy, i chleje straszne, robi jakieś, kurwa, koncerty, promuje ludzi i napierdala ludzi potem gdzieś przed innymi ludźmi. Wyobraź sobie coś tak stresującego, to jest jakby, wiesz, na Stadionie Narodowym jest łóżko na samym środku i ruchaj swoją żonę przede wszystkim. Wow, ale zadanie. Ale teraz właśnie padł pomysł na film, znaczy na program dla TVN, no, dla Polsatu. Tak, no, w sumie. No, ja, już jeden taki film był. Się nazywał nie, już nie pamiętam. Mezalians? Jaki to był? Twojego autora. Swing. Swing, tak. No, ale to był chujowy. Nie zapadł jest... pamięć. Przepraszam. Ale nie bardzo nie. Dobrze, że nie zapadł. Nie, ale ogólnie wiecie, on naprawdę wali koks do rana i potem idzie się z kimś bić, kurwa, i ludzie na to patrzą. Ja, że dla mnie to było tak, wyobraźcie sobie, że pamiętacie, jak się... No wiem, no tak działa walka, to jest dwie strony, to jest jak... Ja wiem, że u ciebie to jednostronne pobicia też są jako walki, kurwa, no to jesteś mistrzem w takim wypadku. Przytrzymaj mi go, ja go po nerach zapierdolę. Kurwa, podnieś go do góry, on ma 9 lat. Więc... To jest Wiktor właśnie, który potem rzucamy w Dorbiego. Tak, jest, tak, tak, tak. Co za w ogóle nomen omen, ze zwycięstwem związane imię. Ale kwestia jest, że... Nie, jakby wyobraźcie sobie, że macie bójkę w szkole, załóżmy, że mieliście bójkę w szkole i to jest, kurwa, co transmitują dla ludzi. Po prostu jak żeście tam machali, a on, kurwa, się leje naprawdę. I on ma wytatuowane oczy, kurwa, Popek. To jest... A wiesz, jakie ma historię? Ja wiem, to jest w ogóle... No, moja ulubiona historia jest, że potem... W ogóle wszyscy się, prawdopodobnie jedna z większych strachów to jest... Igła w oko, nie? A, tylko żeby mi się... Ten typ, kurwa, 10 tysięcy razy... I wygląda jak pierdolony smerf. To jest niesamowite. Więc wyobraź sobie, że on w ogóle jak wrócił z Anglii, nie? Z tymi swoimi oczkami i tak dalej, to firma zrobiła chyba trasę koncertową i pierwsze miejsca, które odwiedzili? Zakłady karne, kurwa, jak? Ze swoim przekazem tam... Jebać, kurwa, konfidentów, kurwa, prawo pierdolone, tam wiesz... A tam bit z tyłu. Tak, kurwa, osadzeni siedzą, tam, da. A klawisze tak, o nie. Jak, kurwa, czemu myśmy go zaprosili? No wiadomo, bo dobrze mu z oczu patrzyło. Więc to jest podstawa. Nie, ale kwestia, że kończąc naprawdę historię tego, bo to jest... Ja polecam zawsze, jeżeli mam okazję... To jest kawałek mojego materiału, który pewnie wyrzucę, bo to jednak... Ja nie chcę, żeby to było opowiadanie nagrań w internecie, jak niektórzy robią. A czemu mnie stuknąłeś? Nie, nie, bo żebyś przekazał Lotkowi. Nie, prawda jest taka, że jest takie nagranie Ziomy z Zielonej Góry i to jest rok 2000 chyba właśnie drugi. Taki dziennikarz przychodzi na imprezę hip-hopową i... przeprowadza wywiad z kilkoma zawodnikami, którzy, no, to jest moje ulubione nagranie do dziś dzień. Ja w ogóle zrobiłem transkrypcję tego nagrania i wypuściłem w internet. Ona jest mojego autorstwa, jeśli ją znajdziecie. I ona zaczyna się od takiego tekstu: nie rozumiem ludzi, którzy nie rozumieją hip-hopu w Polsce. Są to ludzie. I tutaj ten dziennikarz, ale czego nie rozumiem? On mówi, tych słów, nie? Ja już wiem, że jak to usłyszałem pierwszy raz, byłem małym karakanem. Ja mówię, ja pierdolę, mistrzu praw, co ty powiesz zaraz? I tam walą chłopaki tak, jakby wiesz, po prostu widzisz, że wszystkie te typy, takie sebiki z osiedla, których ja zawsze, nie mówię, że podziwiałem, a mówię, ja pierdolę, to jest niesamowite, że ci ludzie, kurwa, oddychają. I ci kolesie nie dość, że oddychają, to jeszcze drgania powietrza układają słowa, takie jak na przykład typ mówi... No, jakby Polska miała legalizację, nie? To by miała pieniędzy w chuj, wiesz, o co chodzi, nie? Tak jak Holandia ma legalizację i co? I ma pieniędzy w chuj, wiesz, o co chodzi. To jest pomysł. To jest nasz przyszły minister finansów w ogóle, ale... No, niedługo obecny tak naprawdę. I tam w tym momencie ten dziennikarz mówi, no to w takim wypadku zalegalizujmy też prostytucję. I ten koleś, kurwa, mówił, gościu! Nie możesz porównywać legalizacji prostytucji do legalizacji marihuany.
No i tutaj dość dobre pytanie tego dziennikarza. Dlaczego? No co ten, kurwa, mistrz erystyki, uczeń Schopenhauera, mówi, bo to nie jest to samo. Kurwa, idealny. Nie, posłuchajcie sobie, tam są takie rzeczy. Typy walą, kurwa, strzał za strzałem, że tam, wiesz, tam nie palę marihuany. Nie, ale to w pewnym momencie jest przepiękne, bo typ mówi, a co jest takiego fajnego w marihuanie, ten dziennikarz, nie? I tam ten jeden z interlokutorów mówi, a co jest, nie wiesz, nie palisz? Dziennikarz, nie. To jesteś cipa. Jaki dialog cudowny. Na poziomie. I ty w pewnym momencie zaczyna mówić tam, no myślę, że 80 polskiej młodzieży w Polsce, podaje z pizdy nagle jakieś kurwa, 80% morskiej młodzieży polskiej w liceach w Polsce pali marihuanę bynajmniej raz w tygodniu. Kurwa, jest zdanie prosto z gusu. I ten dziennikarz mówi, też się dobre pytanie zadaje, mówi, a co ma z tym hip-hop wspólnego? A na co ten typ, co ma co? I to sobie tatuowałem właśnie. Nie podejmuję dobrych decyzji. A miałeś kiedykolwiek kogoś, kto spojrzał na ten tytułaż, powiedział, o stary, na maksa, ten filmik, tak? Tak, 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 są ludzie, co kojarzą. I zwykle, kurwa, koło dworców. Mają własne śpiwory, więc... To są tak zwani fanatycy działki, jak kogoś nie ma na działce. Nie wiem, czy znasz taki typ. Działki to w ogóle polskie fawele. No zawsze będę powiem. Na Olszynce mamy trochę tego. Nie, ale typy zajmują działki. To się, kurwa, zdarza cały czas. No nie wiem, czemu... Ale to było smutne. Takie... Chuj z tą wandą, to jest dramat. Prawdziwy. Na naszych oczach zajmują działki. A powiedz mi, dowiedziałem się, że jesteś, jak tutaj cytuję, analogowym skurwysynem. Czyli, no słyszałem, że nie masz nawet internetu w telefonie. A nie, korzystam za bardzo. Nie. Że jak jedziesz w trasę, to zabierasz ze sobą mnóstwo różnych magazynów, gazet, czytasz. Tak, książki, no ja lubię czytać książki. A to ten ktoś ja czytam gazety cały czas, normalnie, tak. Tak a czemu? Pani teraz się... internet, tak. Ale to nie jest obowiązkowe, więc nie, ja... A ja czemu jestem nie masz? Dziadem. Nie, jakoś nie miałem przez pewien czas, ale za dużo czasu to zajmowało i właśnie w miejscach publicznych otwierałem, gdzie nie powinno być. Nie, jakoś mnie nie przekonało to. Jestem jak Prince. Internet, Ale on już nie żyje, więc... No, może sobie zainstaluj. Do tego też zmierzam. No, jeżeli by taka była korelacja, brak internetu i życia, właśnie. No to faktycznie, kurwa. Warto no to czekam, aż pan z dupy, kurwa, pierdolnie na ryj. Ale Kurt Cobain pewnego dnia, odinstaluje i jeb. No, nie korzystam. Ja mam bardzo stary telefon, mogę tu pokazać. To jest telefon Microsoft Windows Phone. 3.14. Był taki chyba. Nie mierzymy kutasów teraz, ale... A, to schowam, przepraszam. Nie, no dobrze, ale... Bo nie masz też, to jest takie głupie. Bo nie masz profilu też na Instagramie. Nie, ale teraz zrobiłem lepiej, ponieważ kupiłem taki telefon, właśnie nowoczesny. I multimedialny telefon, jak to lubię mówić. Mobilny. Z klapką? Tak. Na oczy. Tylko jedno, żeby... Taki piracki. No, nie, żeby wyrównać zeza. Zapisał ci lekarz. No. Nie, i oddałem Karolowi Pietrzakowskiemu, a za miesiąc komuś innemu i on prowadzi mi Instagrama. Co miesiąc będzie kto inny prowadził Instagrama. Czyli w ogóle masz Instagrama? Mam, ale nie ja go prowadzę. I po prostu pierwszy, no nie wiem, otóż... Słuchajcie, żeby wyjaśnić. 31 listopada się spotkałem z takim koleżką, Karol Pietrzakowski. On prowadzi wspaniały profil, który się nazywa Pokolenie Black, Red and White. To jest taki trochę żart z takiego gównianego profilu Pokolenie IKEA. Mhm. Tak, 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 no. Kurwa, oni wiedzą, Maty. Ale to nie, a ja już to słuchałem, dobrze. Bo to takim powiedziałeś gówniany więc żart i ja się zgadzam. Tak, przekazałem mu po prostu telefon i on będzie robił te zdjęcia i to będzie mój Instagram. Aha. No co tu nie jest do zrozumienia, kurwa? To jakby... będzie twój Instagram tylko na twoim telefonie? W sensie, czy to zdjęcia, które są... Nie, warto się jeszcze podłączyć do głównego Instagrama, ale to tylko tak mówię. On mi wysyła zdjęcia tego telefonu.
No to już jest w ogóle najwyższy level po prostu. To jest rzecz, którą moja dziewczyna robi regularnie, jak ona chce mi przesłać jakieś zdjęcie, które ja odbieram po jakimś czasie, to ona robi zdjęcie ekranu swojego komputera, kurwa. Zamiast wcisnąć print screen, nie, to za dużo. Więc robi zdjęcie, zrzuca na komputer i przesyła to zdjęcie. Ja. My się tak dobraliśmy jak w korcu Kokora. Ciągle macie taki telefon, co się nagrzewa, czy telewizor, który się nagrzewa po prostu. To bo wkładamy go w nogi, jak jest zimno. Zamiast termofora, kurwa. Ale to jest jakaś taka świadoma jakby niechęć do... Nie przeszkadza. Czy to masz wywalone ogólnie? Nie, no po prostu ten telefon działa, nie chce mi się go wymienić. No i w porządku. Jak rzeczy działają, to nie trzeba ich od razu porzucać, nie? Tak jak wiesz, lotek Modzelewskiego. Jak niedługo lotek i patrzysz twojego kolegę Kaspra. Więc nie, ale prawda jest, że ja jestem wierny dla ludzi. Ja przynajmniej przez 3 lata. Potem no, z Jaśkiem ile się już znacie z Jaśkiem? 3 lata. Nie, fajnie, mówiłem tak 3 lata i jutro... Nie, 2 razy 3 lata. Odnowiliśmy umowę. Ale... A, 6 lat. 6 lat się poznałeś. Wow. Tak, tak było. Kryształy niedługo są w tym. W ogóle, jak chcecie sobie zrobić przyjemność, to wejdźcie na YouTube i wpiszcie... Ale ty już bełkoczysz, kurwa. To już jest grubo. Tak, spokojnie. Dla mnie jesteś pijany. To ty jesteś mocno napierdolony. Nie, ale wejdźcie sobie na YouTube i wpiszcie Darek Gadowski, Jacek Stramik i obejrzyjcie wywiad. O, tak. Otóż wspaniały literat pana Bellart razem z panem Jackiem Stramikiem napisali wspaniałą książkę Szkity precz od dowcipasów. Wiedziałem, że to będzie żarcik. I promowali to i w Koszalinie to promowali, a lokalna telewizja umówiła się z nimi na rozmowę dnia następnego, gdzieś o kurwa chyba 10:00 czy coś koło tego. To był problem. Kurwa, duży problem. Bo nie byli chłopcy gotowi, kurwa, w blokach rano ustawieni. Znaczy byli, ale no nie o to chodzi, nie? I tu trzeba oddać pana Berar, przepięknie. Poszedł spać normalnie, zwalił konia tam do kogoś. Mówię, do kogoś. Nie, ja wiem, obrazu, ja do kogo. Tak obrazu zresztą. Mentalnego. Jakby to nie jest nic zdrożnego. Po prostu cieszy się czyjąś obecnością, mimo że go nie. Może bez sensu, że robiłem, może bez sensu, że robiłem to na balkonie, jakby, ale... Ale faktycznie. Nie, moim zdaniem to jest miłe, nie? Myślisz, chciałbym, żebyś tu był albo była. Nie możesz. Pozwól, że do twoich wyobrażonej wersji. Jakie piękne to w ogóle, Jezu. Ja znajdę poezję nawet w starym marszczeniu. Więc... Za to pan Jacek i pan Darek nie złożyli swych głów do snu. Nie posypali, kurwa, magicznym pyłkiem Piotrusia Pana swych oczu, lecz, kurwa, coś innego na swojej twarzy posypali. I to bardziej niżej niż na oczy. Tak. I jak obejrzycie ten program, który się nazywa Koszal In, bo tak, nie bez powodu, kurwa, Koszalin do Koszalin, to prowadzący, dwójka ich jest, jest pani, która jest wyraźnie po prostu wkurwiona na maksa, że ona wstawała, żeby to gówno obejrzeć. Tych dwóch wraków, kurwa, on tam się... Oni wyglądają, jakby gdzieś byli w jakimś umierającym tacy, nie? Ja wyglądałem jak zwłoki Jana Pawła II, stary. To jest nie, kurwa, inaczej nie można tego nazwać. Z tym, kurwa, ja z tą śliną i ze wszystkim. A nie, on żył wtedy. Ale najlepsze, że drugi ten prowadzący ziomek jest po prostu... Co to, kurwa, jest? Nie może uwierzyć. A chłopaki... To jest stand-up Koszalin. Tak, Darek siedzi, kurwa, o godzinie 10:00 w lokalu, w kurce skórzanej i okularach przeciwsłonecznych i wypowiada może 6 słów do kupy. To jest tak piękne, jestem oczarowany tym. Także to polecam. Różne nagrania i polskie produkcje hip-hopowe, jak macie czas. Dobrze, powiedz mi, co to znaczy, bo tu ja sobie zapisałem, jak to leciało, żebym tego nie pomylił. Napoleon przez lunatykowanie. Co? Napoleon przez lunatykowanie. A, tak, to jest dosyć zabawne. Lećmy dalej w takim razie. Tak. Powiedz mi... Kolejna rzecz. Nie, no dawaj, co to było? Nie, no bo to jest... Ja lunatykowałem długie lata swego życia, głównie w nocy. I dalej mam tak, że jak troszeczkę się wypiję mi, to gadam przez sen dosyć srogo, tam numery kont.
Piny. Moja dziewczyna niezdrową przewagę ma nade mną. Ale kwestia jest, że kiedyś właśnie ona, no bo ja rzeczywiście gadam, potrafię wstać, kiedyś naprawdę robiłem pompki na przykład. Przez sen? Przez sen, tak. To jest, kurwa, jak się pomyśli, dość efektywną metodą treningu. No maksa, dokładnie, kurde. Tak, tak. Nie, budzisz jeszcze... się trochę obolały, ale generalnie. O, tak, tak. Nie. Z pierwszego rzędu, ale nie pomogło. A w czym miało pomóc? Pompki nie są jakby, kurwa, nie ma jakiegoś końca dla nich. To jest po prostu robisz. Jakie filozoficzne podejście do pompek. No jest tak, że jest 1000 i fajran do końca życia. Chuj. No po prostu się robi na co dzień i potem się orientujesz na chuj. Chyba, że chińskie dzieci robią te pompki w fabrykach pompek. No. Ale tam też nie ma końca. Napierdalasz tyle, ile wlezie. Robią pompki w fabrykach pompek, a nie w kurwa innych fabrykach. Nie, jakiś agresywny po trzech cydrach, tak. To już naprawdę... To mi odpala. Nie, ale po prostu... Nie no, pompki są fajne, tylko potem się i tak orientujesz, że to i tak do grobu, to co za różnica, na chuj. Więc nie, ale pamiętam, że wróciłem po jakiejś tam ciężkiej nocy i zrobiłem coś takiego, że z reakcji mojej dziewczyny, że po prostu, bo my śpimy razem i wziąłem... Ona się budzi, jak ja w środku nocy jestem na tych, na jakimś tak zwanym siadzie prostym. I wziąłem poduszkę i wbiłem jeden z rogów pięścią do środka, nasadziłem sobie na głowę, czyniąc w ten sposób tak zwaną czapkę Napoleona, wszyscy to robili, i założyłem rękę na nieświadomce i krzyczę, na mózg! Ale ty poważnie nie robiłeś sobie takie żartu z niej? Nie. Ja w ogóle nie robię z niej żartu. Nie doceniłaby tego. Zero poczucia humoru. A nie, w ogóle jak macie dziecko, które... Tak, jasne, zapisałem się do kurwa antraktu. Nie, bo jak macie w ogóle dziecko, które lunatykuje, przywiążcie je do łóżka na 3-4 noce i przechodzi. Nie, naprawdę. To są takie metody z XIX wieku? Bo ja wiem. Nie, wtedy nie mieli łóżek, ale... Ale no, nie, dość ciężko to wyrugować z człowieka. Lunatykowanie. Ja do dzisiaj mam z tym problemy, no. Dlatego staram się nie zasypiać po prostu. Jacek, który z Darkiem też próbowali zasypiać. No, ja pierdolę. To jest niesamowite. W czasie wywiadu koleś 50 razy po prostu się przeciera. Jacek ma tak wypierdolone oczy... Łapie się za wargi jedną i drugą, żeby sprawdzić, czy dalej istnieją. Po prostu. Podobno też kiedyś interesowałeś się teoriami spiskowymi. Tak. Co na ten temat możesz powiedzieć? Nic. Czy nie chcesz powiedzieć za dużo, prawda? No tak, nie polecam. Ale ktoś... poważnie się wkręciłeś to? Tak, ja nawet publikowałem takiego pojebanego periodyku illuminaci.org. Pisałeś do takiego? No, ale to jest... Nie mogę aż powiedzieć całej historii, bo... No, bo musielibyśmy zginąć pewnie. No i tak, to znaczy nie chcę ci psuć końca życia, ale i tak się skończy. Ale umrzesz. Ale powiedz, co się stało? Czemu to pisałeś? O co chodzi? Nie, bo dużo jarałem jointów. Ale wierzyłeś, że jest jakaś organizacja... No powiedz to zdanie. Wiesz co, są takie poziomy, nie wiem, czy byłeś uzależniony od marihuany, ale ona ma takie poziomy fajne, rozrywkowe i takie, które już wpływają na ciebie jako człowieka, nie? I ja byłem już chyba na tym etapie, gdzie za dużo jarałem. Codziennie to jest już dużo, nie? Na przykład budzenie się codziennie. Nie sądzę, że to jest dobry pomysł. Ale... I jest okej, okay. Wiecie o co chodzi chłopaki, a w pewnym momencie nagle chłopaku, jakby... to jest jeden chłopak. To jest jeden. No jak spojrzeli na siebie, kurwa, jak Jackie Chan w filmie Double Trouble. To jest facet z lustrem dzisiaj po prostu. Tak, kurwa. No i co? Nie, i potem się nagle robi tak, że wiesz, że już tam nie wiesz kim jesteś do końca i tak jakieś tam twoje rzeczy z dołu wychodzą, takie nieprzyjemne. Ja na przykład oglądałem taki film Her, tak się nazywał, nie? On jest o tam jak kolesiu, który się zabujał w... systemie operacyjnym. To jest film Spike'a Jonze'a. Główną rolę gra Joaquin Phoenix. Nie wiem, czy pamiętasz ten film. No to on, właściwie go opowiedziałem przed chwilą, ale głos tam podkładała pod ten system operacyjny Scarlett Johansson. Może dlatego tak to poszło łatwo. Ale ogólnie jak ja to oglądałem, to jest film o tym, jak się uświadamia sztuczna inteligencja. Jakby zyskuje też świadomość, przekracza tą dolinę osobliwości. I
I ja byłem wtedy w takiej, kurwa, ciężkiej paranoi, że jak ja to usłyszałem, obejrzałem ten film, mój kumpel tam, smoko film. A mówię, wiecie o co chodzi? Ten film to jest pierwszy krok do tego, żeby uznać roboty za obywateli. Tak. Teraz się zgodzisz, że system operacyjny może być ruchany, bo ma, kurwa, głos Scarlett Johansson, a jutro, kurwa, nie będzie pracy w Wenezueli. I tak oni siedzieli tak, okej. Nie najlepiej się z tobą jara, ziomek. Ty zacząłeś pisać tam, ty się zgłosiłeś do nich, czy oni się do ciebie zgłosili? Pewnego dnia stanęli przed twoim łóżkiem. Pół drogi żeśmy się spotkali, po prostu, kurwa. Ty w czapce Napoleona? Nie, ale ty, no ale jak to? Oni na jak się pisze do takiego periodyku? W sensie, no, zgłaszasz się, zgłaszasz swoje CV? Słowem. Ileś tam, nie wiem, spisków, które rozszyfrowałeś? Czy nie. Ja naprawdę nie chcę wchodzić we wszystkie jakieś tam akcje, ale pamiętacie tajemnicze dźwięki z ziemi? Na przykład coś takiego? Było coś takiego? No dobra, to nie. A broń HARP? Okej, nie. A reptilian. Kto kojarzy reptilian? No kult. No właśnie, to jest dość znany element, nie? No to ja gadałem z ziomkiem, który mówi, reptilianie to jest spisek, żebyś. Ja mówię, wow! On, dla niego reptilianie to był jakby element spisku, po to, żeby ukryć prawdziwą prawdę, nie? Jak się jeździ tak, to wow! To już jest taki level, że masz spiski, które kryją spiski, które są prawdą? Tak. Potem się orientuję, że kurwa, jaranie za 35 zł to nie jest warte tego. Lepiej sobie, kurwa, spokojnie skończyć płatki śniadaniowe bez cukier, które wkładają tam. I tak się, że ja pierdolę, nie. Więc porzuciłem to. Przecież wiesz, ale ja tam poruszałem się dość świadomie. Tak, to nie było tak, że ja tam, kurwa, biegałem, wiesz, w foliowej czapce i tam, teraz mniej możesz czytać moich myśli. To jak się biega świadomie po takim świecie? W jakiej czapce, kurwa, i co się mówi? W czapce Napoleona, no. Nie, no, ale... Ale tak, poważnie, stary. No, lepsze odpowiedzi niż. No bo to jest ciekawsze, jakbyś był pierdolnięty i byś tam pisał. Nie, to by... jakby ja pisałem naprawdę takie, żeby bardziej trochę się pośmiać. Ja pisałem bloga jednocześnie wtedy i nawet ta rozmowa z tym redaktorem jest uwieczniona na moim blogu, który już spadł i go nie ma niestety, ale mam gdzieś to zapisane. Ten był takim wariatem, że ja się przeraziłem, bo on mi odpisał w środku nocy, we wtorek, jak ja byłem strasznie najarany, ja mu napisałem taki krótki reportaż, nagraliśmy, jak dźwig po prostu się przesuwa koło naszego mieszkania jakieś na budowie i robi jak i mówimy, to są tajemne dźwięki tam z środka ziemi i myślę, że to jest właśnie tajna broni Blue Note, który rząd Stanów Zjednoczonych wykorzystuje, żeby manipulować płaszczem ziemi. Oczywiście wiedziałem, że to nie jest prawda, ale swoją drogą Mariusz Max Kolonko dalej, kurwa, opowiada, że to jest prawda. Nie to, żebym chciał się na jego, kurwa, autorytet powoływać, ale... I ja napisałem taki szybki, bo znalazłem właśnie niesamowity portal, który się nazywał illuminaci.org i mówię, wyślę ten artykuł, nie? I dostałem zwrotną informację. Tak, i ty powiem, o, dobrze, że kolejnego wojownika o prawdę, jak ja pierdolę. I tam było wszystko. Byli, kurwa, reptilianie, bumanoidzi, anunuaki, kurwa. Były tajne bazy USA, które produkują 40 tysięcy czarnych helikopterów Black Hawk, kurwa, na minutę. I wojna z szarakami, nasz wielki kreator. I facet to jedną takie 40 tysięcy znaków, kurwa, we wtorek o 22:30. I ja się tak, wow! Nie jestem gotowy na taką jazdę, więc... Tylko odpisałem, nie, no nie wiem, on mówi, no nie ma problemu, pamiętaj, miłej eksploracji nieznanego w świetle porannego Wenus, co jest, kurwa, no dzisiaj tak się żegnam z prostytutkami, ale i drugie jest, jeżeli by nasz serwer spadł, wpisz w Google termin szurkoza i wszystko się dowiesz. Ja mówię, o kurwa, nie wiem, czy jestem gotowy na to. Następnego dnia widzę mój artykuł, kurwa, na tej stronie, wpisuję w Google szurkoza, zero wyszukań. No to wymyślił. A może on też was wszystkich fuja robił? Najmniej. Po to, żeby... Nie, i to wtedy stwierdziłem, że okej, muszę przystopować, no ale też zauważyłem, że właśnie na przykład oglądałem film Planeta... Ja w kulturze szukałem spisków, wiesz? Oglądałem film Planeta Małp, ta nowa wersja, nie ta, kurwa, gdzie te nierealistyczne maski, tam, gdzie było to, gdzie mogłem uwierzyć, że małpy. I ja tak siedziałem, a wiesz, po co to jest, kurwa? To byłem takim typem. Wiesz, po co to jest? Że jak małpy osiągną dość wysoki poziom intelektualny, to będzie trzeba uznać je za obywateli. To był mój, kurwa, rzecz, że
roboty i małpy będą wydalane, jakbym miał, kurwa, przegłosują nas. No kogo to interesuje, kurwa, na sam koniec. I moi koledzy też tak stwierdzili, tak, dobra, stary, przestań jarać. I nie palę już 7 lat teraz. No. Słuchajcie, czy wy macie jakieś pytania dzisiaj jeszcze do Bartosza? Tylko nieco to się rozgląda. Chociaż właśnie, trochę, kurwa, się teraz, trochę się teraz... No właśnie, to jest dobry moment, żeby zadać te pytania. Wiedziałem, że jak zacznę coś, kurwa, szczerze opowiadać po 4 cydrach, to, kurwa, wszyscy... Ohoho. A póki jest, kurwa, o kwiatkach i o pierdzeniu, zajebiście. Żartuję, Fajnie, jakby to byli sami reptylianie i tak tylko ogonami machali. Nie, jest taki koncept. Piszcie sobie na przykład, że ochroniarz Obamy był reptylianinem. To było zajebiste, takie, kurwa. Miał taką łysą czachę. Był łysy typ po prostu. I to dlatego był reptylianinem. Pierwszy... Czy ty też to czytasz takie rzeczy? Tak, myślisz, że bez powody teraz się włączyła klimatyzacja? A? Że nie zagłuszysz prawdy, kurwa. Nasz neon mryga dokładnie. Jak już mruga, to tak, żeby nadaje znaki, więc... Ja pierdolę, ale no już się dorobiłeś neonu. A wiesz, że to w ogóle wygląda, jakby był zakaz strefy Gizy, kurwa, w tym momencie. Nie, to jest koniec zakazu. To jest koniec zakazu. Dobra. No nie lubię go, ale... Nie lubię go, ale cenię. Dziękuję wam bardzo, słuchajcie. Dzięki wielkie. Bartosz Zalewski, dzięki wielkie.